dalszym ciągu to dotyczy konstytucji. Bardzo ważna rozmowa. Chciałbym zachęcić też do wysłuchania rozmowy teraz z panem doktorem Łukaszem Kisterem, specjalistą do spraw antyterroryzmu i bezpieczeństwa też wewnętrznego. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże. No właśnie, jesteśmy, jak to się mówi, w wirze pewnych wydarzeń, które obserwujemy na polskiej ulicy, ale nie tylko. Słowo takie, które do nas trafiło, przynajmniej do części niezrozumiałe, ale coraz bardziej się nim interesujemy. Astroturfing, tak? Chodzi o rodzaj cyberprzemocy, ale w ogóle w tych dniach odnaleźliśmy jakieś takie wytyczne, forum dialogu i tak dalej, pewne punkty mówiące, jak się zachowywać, jak pomóc opozycji obalić władzę i tak dalej, i tak dalej. Co możemy o tym powiedzieć? Bo wiemy, że to się łączy też z całym światem internetowym, bo to się stało narzędziem współczesnego wpływu, nie wiem, na życie polityczne, społeczne, na zmienianie mentalności, myślenia ludzi albo podburzania tłumu. Tak naprawdę wojna informacyjna nie zmieniła się od tysięcy lat, odkąd człowiek zrozumiał, że kłamstwem, manipulacją, podawaniem nieprawdziwych albo prawdziwych, ale ułożonych w odpowiedni sposób faktów można sterować innymi ludźmi, to wykorzystuje to do swoich działań finansowych, politycznych, religijnych. Taki też mamy teraz okres w Polsce bardzo gorący, gdzie ta rzeczywistość, która dotyka nas na ulicach, wygląda zupełnie inaczej, patrząc na nią, jeszcze inaczej patrząc na nią w internecie, w mediach, a jeszcze tak naprawdę inaczej wygląda, kiedy chcemy ją poznać, jak ona została stworzona, jak ona została wykreowana. Bo tutaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że to anglojęzyczne piękne słowo astroturfing, które pochodzi od tak zwanego układania sztucznej trawy, a więc pokazywania, że coś jest trawą, ale jednak nie tą prawdziwą. I tutaj mamy z tym do czynienia. Ta wojna informacyjna, te narzędzia, metody dezinformacji, którymi dzisiaj posługują się politycy, opozycji, ale tak naprawdę wydaje się, że to nie są twórcy tego, co dzisiaj oglądamy, co obserwujemy, czym jesteśmy karmieni, a że to tworzy jakaś potężna machina medialno-informacyjna, w której politycy też są tylko narzędziami, też są tylko tymi, którzy odbijają pewne informacje. Bo ten jednogłos w opozycji, to powtarzanie tych samych fraz, te same sytuacje, które nam są każdego dnia pokazywane, one gdzieś zostały wyreżyserowane, gdzieś zostały przygotowane. Ktoś stworzył pewien scenariusz, w który my musimy uwierzyć. I jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nie byłoby to takie proste. Nie było internetu, nie było mediów masowych, które pozwalałyby nas zarażać w każdej chwili tymi informacjami. Dzisiaj internet, kanały informacyjne, telewizji, radia pozwalają nas karmić, zarażać taką wiedzą i niestety jest to bardzo groźne i bardzo niebezpieczne narzędzie, bardzo niebezpieczne działanie, które może spowodować, że w pewnym momencie utracimy zdolność do rozpoznawania tego, co jest prawdą, tego, co jest teatrem, a tego, co jest zupełnym kłamstwem. To chyba będzie największa tragedia, która się może wydarzyć, bo to, że coś jest półprawdą i my jej nie potrafimy odróżnić na początku od tego, co jest tą rzeczywistością zastraszającą, to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze będzie to, kiedy zatracimy zdolność rozpoznawania pomiędzy prawdą a zupełnym kłamstwem. Czyli ta prawdziwa trawa i ta sztuczna, prawda? Ta sztuczna wprowadzana na środowisko. To też jest trawą. Też jest trawą, a jednak ani nie jest ona zasiana,
wyhodowana, a nie można z niej korzystać tak jak z tej trawy naturalnej, ale w mediach bardzo pięknie wygląda, jest równa, ładnie przycięta. Ładniejsza od prawdziwej, chociaż nie pachnie i nie jest żywa. Panie doktorze, proszę nas nie oświecić w trakcie tego programu w telewizji publicznej. Poseł opozycji strasznie się uniósł na redaktora prowadzącego, bo ten mu pokazał jakieś słupki w komórce. Tam chodziło o jakieś tweety. Nie wiem, czy pan to kojarzy, tam był poseł Platformy. Chodzi o te połączenia, że przychodziły z różnych części świata, prawda, jakieś tam tweety z poparciem, a osoby dane były, prawda, adresy były pobrane przez, no, ukradzione. To jest trochę tak, że my już dzisiaj żyjemy w pewnym globalnym środowisku, w takiej globalnej wiosce, gdzie zatarły się te granice państwowe. I z jednej strony my możemy to wykorzystywać dla naszej komunikacji, dla naszego dobra. To jest coś, co otrzymaliśmy jako pewne dobro, którego możemy i powinniśmy korzystać. Z drugiej strony wszystko to, co daje pewne szanse, przynosi również zagrożenia, ryzyka, wyzwania dla nas wszystkich. I tak to jest. Dzisiaj mogą różne podmioty, różne osoby z całego świata mogą wpływać na rzeczywistość w Polsce, sterując różnymi narzędziami, czy to rzeczywistymi, czy jakąś grupką osób, która będzie dokonywała różnych wpisów w internecie, będzie komentowała, będzie zasilała internet jakimiś treściami, czy tworząc jakieś komputerowe roboty, które będą automatycznie generowały różne informacje w internecie, prawdziwe, mniej prawdziwe, stanowiące kompilacje zupełnie odmiennych rzeczy, ale które dla czytelników mogą się wydawać prawdą, mogą budować jakiś fałszywy obraz tej rzeczywistości. W tym przypadku tak mamy. Różnego rodzaju działania pochodzące spoza Polski generują ruch w internecie, ruch w mediach społecznościowych, który następnie przez media, przez polityków jest wykorzystywany jako pokaz tego, jak bardzo świat zainteresowany jest sytuacją w Polsce, jak bardzo jest nią zaniepokojony. A w rzeczywistości jest to albo jakaś wynajęta osoba, albo wręcz robot komputerowy, który tylko napędza ruch nad danym artykułem przeczytanym w pisze. Powiem więcej, panie doktorze, czyli sprawny haker albo sprawny operator komputerowy, technik, prawda, czy ktoś się zna, jakiś kiepski poseł robi sobie zdjęcie i nagle temu namnaża tych polubień, tak? Tysiące nawet. Bo tam był... Tak, no to jest budowanie... I on to dalej rozsyła, mówi, proszę bardzo, mój głos, moje zdanie poparło 10 tysięcy ludzi. I w tym momencie ten orszak się otwiera i jest takie uwiedzenie, muszę powiedzieć, psychiczne też. Nie tylko 10 tysięcy z danego kraju wyborców, ale pokazujemy, jak bardzo jesteśmy szanowani, albo jak bardzo jakaś sprawa jest nienawidzona przez społeczność międzynarodową. I w tym przypadku ostatnich dwóch tygodni w naszym kraju mamy tutaj zapewnioną tą prawidłowość. Pokazuje się, jak bardzo społeczność międzynarodowa zaniepokojona jest sytuacją w Polsce, ale kiedy spróbujemy przeanalizować, kto komentuje, jak komentuje, skąd pochodzą dane artykuły, dane wpisy, się okazuje, że no trudno mówić, by to były nawet tysiące obywateli Unii Europejskiej czy... Z wybrzeża Afryki, czy Kości Słoniowej, czy gdzieś tam, bo takie nawet były adresy. Panie doktorze, podobnie jak manifestacje w Polsce. Jeżeli mówimy o wielkich manifestacjach, ogromnym sprzeciwie wobec tego, co robi rząd, a słyszymy, że na manifestacji w 35-milionowym kraju jest kilka tysięcy osób, no to nawet z takiej bardzo swobodnej matematyki ta większość, naprawdę to znaczące oburzenie nam nie wychodzi. Ale media potrafią na tym zbudować obraz, który zaśmieca naszą rzeczywistość. Najważniejsze, żebyśmy umieli się w niej odnaleźć i umieli rozpoznać prawdę. Tak. Dziękuję bardzo za komentarz, panie doktorze. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam z panem Bogiem. Doktor Łukasz Kister, specjalista do spraw antyterroryzmu i bezpieczeństwa wewnętrznego, był naszym gościem. Jeszcze jeden temat, nieco inny niż na co dzień. Berlinem, a zwłaszcza między nami a Jerozolimą.
Animacje. Ona ma takie głębokie ekonomiczne podstawy. Jaki rząd nie byłby w Warszawie, to jednak stawiał się, by tutaj stawiał się na większe lub mniejsze kontrze do tego. W momencie, kiedy my dajemy kwiatę, mając ileś otwartych kwestii spełnionych do krytyki polskiego rządu, no to ten pretekst może zostać inaczej na pewno zostanie wykorzystany. Drodzy Państwo, i temat, czy rozmowa następna, ostatnia w tej części. Z nami jest ksiądz profesor Jan Machniak z Krakowa, tutaj autor felietonów co tydzień przybywających w ciągu roku przy wakacji. Witamy serdecznie, księdza profesora. Cześć Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Maria. I nasza rozmowa dlatego dzisiaj jest ważna, że ksiądz profesor, oprócz tego, że zajmuje się nauką, teologią pastoralną, to jest też duszpasterzem tutaj praktycznym, czyli proboszczem parafii Wszystkich Świętych. Wiemy o tym na ulicy Grodzkiej. Mają takie pytanie, połowa wakacji dobiega końca. Nieraz widzimy osoby, postacie, szczególnie panie, które nieraz denerwują się, jeżeli ktoś zwraca uwagę na ubiór, i kiedy wchodzą na teren, prawda, świątyni, sanktuarium kościoła. To znaczy, dlaczego mamy się mądrze i schludnie, że tak powiem, skromnie ubierać i zachowywać także w terenach sakralnych? To jest może to pytanie takie trochę, no, łatwa jest odpowiedź, ale wydaje się, że także oprócz tego, jak to traktujemy świętość, obecność Pana Boga, to również jesteśmy znakiem dla innych, bo chodzi mi o, nie wiem, no, rzucie gumy, lody, prawda, pieski, przeróżne też i kotki, niektórzy nawet chcą wprowadzać. Jak to wygląda, żeby nas tutaj ksiądz profesor uczulił? Ojcze, w Krakowie rzeczywiście pełnia lata, chociaż od czasu do czasu przechodzą deszcze i trochę wystudzają tą gorącą atmosferę, ale upały dają się wnieść we znaki, bo rozgrzane bruki sprawiają, że no, wszystkim jest tam gorąco, jest tam duszno, szczególnie ci, którzy chodzą w sutannach, siostry zakonne, w swoich habitach zakonnych, to bardzo odczuwamy to ciepło. Natomiast nasi turyści, no, z różnych stron świata, bo słyszy się różne języki, angielski, francuski, niemiecki, są też często dzisiaj Węgrzy, przyjeżdżają do Polski, Słowacy, Czesi, bardzo dużo Ukraińców. Udziela im się ta atmosfera ciepła i gorąca. I czasem ta ulica główna, ulica Grodzka, która łączy rynek krakowski z Wawelem, wygląda jak plaża nad morzem gdzieś w krajach śródziemnomorskich. To znaczy, no, zdejmujemy z siebie to, co sprawia, że jest tam duszno, że jest tam gorąco. A ponieważ Kościół Świętych Piotra i Pawła, bo nasza parafia ma bardzo historyczny tytuł Wszystkich Świętych, ale Kościół, który został przydzielony na początku XX wieku naszej parafii, też Kościół Apostołów Piotra i Pawła, wchodzą ludzie do Kościoła. Rzeczywiście, no, ulica jak ulica, ale Kościół jest też miejsce sakralne, to jest miejsce, gdzie jest sprawowana Najświętsza Ofiara codziennie rano o godzinie 7, wieczorem o godzinie 18. Natomiast w ciągu dnia chętnie otwieramy bramy, drzwi naszego kościoła dla turystów, żeby mogli zobaczyć pierwszy barokowy kościół w Krakowie, zbudowany z fundacji króla Zygmunta III Wazy, wykonawcą jego jakby woli był biskup Andrzej Trzepicki, sprowadził architektów z Włoch. No, przepiękny kościół, warto rzeczywiście przyjść, zobaczyć, ale na tablicach ogłoszeń powiesiliśmy takie plakaty, które pokazują, jak nie należy się ubierać. No, na pewno idąc do kościoła nie ubieramy stroju plażowego. Zresztą muszę tutaj powiedzieć, że słuchając Radia Maria, nieraz słyszałem też, jak ojciec dyrektor upominał się o ten strój odpowiedni, stosowny, właściwy w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Toruniu. Myślę, że te słowa można by spokojnie odnieść do wszystkich naszych kościołów, czy to jest Bazylika Mariacka, czy to jest katedra na Wawelu, czy to jest nasz kościół apostołów Piotra i Pawła w parafii Wszystkich Świętych. I mimo tego, że jest gorąco, że jest ciepło, to jednak, no, trzeba pamiętać, żeby panie, żeby ubrały jakąś bluzkę z takimi rękawami, które przykrywają ramiona, czy spódnicę, która przykrywałaby nieraz bardzo pięknie opalone nogi. Mówię to tak trochę pół żartem, ale problem pozostaje. Bardzo wielu ludzi dzisiaj, na przykład przed południem byłem w kościele, pyta, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Mamy kapitę Najświętszego Sakramentu i
ludzie podchodzą tam, klękają, no jest kranta zamknięta, bo jest ten najświętszy sakrament niezabezpieczony, na noc włączamy alarm, w ciągu dnia ten alarm jest wyłączony, dlatego przez kratę można się modlić przed najświętszym sakramentem, są przygotowane odpowiednio klęczki. Natomiast kościół duży, ale nie raz jest tak, że jest bardzo dużo tych ludzi. Czasem upominam się o to, żeby się brać odpowiednio. No, niektórzy się dziwią, panom przypominam, żeby czapkę zdjąć. Panie mają tutaj przewagę nad nami, bo mogą mieć na głowie czy kapelusz przed słońcem chroniący. No, są to takie te problemy, powiedziałbym, jeszcze współczesne, ale bardzo dużo ludzi. Natomiast prawda, bo mówię, że jestem się Polacy dziwią, bo tak się troszeczkę, ale jesteśmy we Włoszech, w Rzymie. Nie ma tutaj, nikt nie ma wątpliwości. Jest specjalna służba, panowie, którzy tutaj w pięknych mundurach, nie tylko w bazylikach, stoją. Teraz oprócz nich to jeszcze jest wojsko, prawda, z bronią długolufową, ale jeżeli ktoś jest inaczej tam ubrany, jakoś tak bardzo plażowo, tam jest jeszcze bardziej gorąco, bo temperatury sięgają ponad 40 stopni, to otrzymuje taką, prawda, woalkę, taką jakby gdzieś chustę. My mamy też, ojcze, takie chustki właśnie przy wejściu, bo są chłopcy, którzy wypożyczają słuchawki dla tych, mam przewodnika w kościele, ale dla tych, którzy chcieliby coś dowiedzieć się na temat naszego kościoła, mogą sobie wypożyczyć takie słuchawki. Ci panowie, no to oferują, czy oferują, ale nie zawsze ci turyści, obojętnie czy polscy, czy zagraniczni, szczególnie młode panie, młode dziewczyny, nie zawsze chętnie przyjmują tą propozycję. No i jest to niewątpliwie problem. To, co cię wspominał też, no z lodami wchodzą, czy wchodzą, dzisiaj jest też taka moda, każdy trzyma w ręku tą butelkę wody, no bo media mówiła nam, że trzeba pić, dużo pić. No więc z tą butelką wody i tak widzę, że popija się również w kościele tą wodę, chociaż no pewne zasady mówiły, że w kościele modlimy się, czy ewentualnie w ciszy zwiedzamy, czy oglądamy. Często młodzi też no, rozmawiają, nieraz bardzo głośno rozmawiają, czasem po prostu no, trzeba uciszyć, trzeba przypomnieć. Czyli wielka uwaga, przypominanie sobie, bo kropla drąży skałę, prawda? To tak, to lud, to nie ubrany, to się spóźni, to i tak potem wszystko powoduje, że stajemy się letni na znaki transcendentalne, na obecność Pana Boga w miejscach świętych. To nie jest przypadkowe. Myślę, że jako wierzący musimy dawać to świadectwo i pieniądze upominania, ale właśnie zresztą nasi parafianie, którzy przychodzą w niedzielę do kościoła, czy też rano albo wieczorem na mszę świętą, to swoim strojem czy swoim ubiorem przypominają o tym. No ale właśnie wspomniałeś, jest niedziela, wczoraj od godziny 8 do godziny 13:30 mamy mszę świętą. No niestety turyści zaczynają już tak chodzić po Krakowie gdzieś koło 10:00 i wchodzą do środka i nieraz niektórzy wiedzą, jak się zachować, przeżegnają się wodzą święconą, cichutko z tyłu popatrzą, podziwiają tą architekturę, a niektórzy no, łażą bocznymi nawami tyłem do ołtarza, nie zwracając uwagi czasem, bo muszę też od ołtarza przypomnieć, że to jest kościół i przeprosić, teraz chcemy się modlić, mamy prawo do tego jako tutaj mieszkańcy centrum Krakowa. Natomiast przypominam tym wszystkim turystom, czy Polakom, czy obcokrajowcom, że trzeba być na mszy świętej i nie gonić tak od kościoła do kościoła, czy od muzeum do muzeum, tylko zatrzymać się na chwilę. Nie zapamiętawał, czym ta drogi, to jest niedopuszczalne, ale to taki sam gest zrobił wrogi względem samego siebie. Tyle przecież mamy spraw w naszej ojczyźnie. Dlatego oni jeszcze protestują tam na ulicach pod pałacem prezydenckim, jeszcze protestują, bo nie wiedzą, o co tu chodzi. Co to za krok wsteczny uczynił, krok wsteczny. No to samo sobie narobiła Gołda Tyncer nieprzyjemności i teraz na ulicy mieszka i bardzo dobrze, że były bankiety, przyjęcia w Teatrze Żydowskim i ona mówi zawsze witam, zapraszam, a tam takie jędze u niej siedziały w środku koło toalety i koło tego barku restauracji, że które wypraszały, ta zaprasza, te takie gapią się, oceniają, krytykują, no tak
tak nieciekawie, że sobie narobiła tyłów, Gołda Tęcer, i jeszcze do tego doszło, że zamknęli jej Teatr Żydowski. I tak samo tutaj. Jeżeli człowiek sobie robi tyły, jeżeli się cofa, to szatan diabeł to wykorzysta. Dlatego trzeba z tego ciepła, ojcze, bardzo korzystać, ale ja jeszcze nie cofa się, bo się boi. Człowiek. Nie tylko młodych, bo ten weekend księdza Cypczyku Marek Jędraszewski zaprasza właśnie młodych w sobotę na godzinę 18 na koncert do Tauron Areny, a wcześniej jeszcze księdza Cypczyku będzie miał katechezę właśnie tam w tej Tauron Arenie, a w niedzielę o godzinie 12.30 w centrum Jana Pawła II rocznica Światowych Dni Młodzieży. Warto przypomnieć, przy naszym kościele telewizja Trwam miała takie swoje miejsce widokowe, dużo spotkań, dużo wywiadów tutaj było z różnymi ludźmi. No, wspominamy to, moi parafianie często pytają, czy telewizja Trwam przyjedzie jeszcze kiedyś do nas. Ja myślę, że no, będziemy musieli zapraszać telewizję Trwam i prosić, może ojciec gdzieś tam to zanotuje, ojcze, bo które dobrze to się nam to spodobało. Zwierzcie datę, daty nieco wcześniej, jakąś okazję, prawda, piękną i czy wydarzenie będziemy tutaj towarzyszyć. Księże profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy Królewski Kraków. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maria Szczęść. Cześć Boże, ksiądz profesor Jan Machniak z Krakowa, z parafii Wszystkich Świętych, z Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. I to nasze uczulenie, żebyśmy też umieli szanować miejsca święte, zachowywać to poczucie sakrum, obecności Boga w miejscach, które nawiedzamy, czasem jako turyści, czasem jako pielgrzymi, właśnie nieprzypadkowi. Drodzy Państwo, te wszystkie te tematy w tej części audycji Aktualności Dnia, za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maria. Ogromną odpowiedzialność ocenia politolog Marcin Krzyżanowski. Odniósł się on do decyzji prezydenta o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Szef państwa polskiego mówił, że w polskiej tradycji konstytucyjnej prokurator generalny nigdy nie miał żadnego nadzoru nad Sądem Powszechnym. Prezydent dodał też, że przygotuje nowe ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, być może przy pomocy ekspertów w ciągu 2 miesięcy. Andrzej Duda swoją dzisiejszą decyzją bierze na swoje barki ogromną odpowiedzialność, bo przejmując inicjatywę, podejmując decyzję o wecie, bierze na swoje barki odpowiedzialność za właśnie przeprowadzenie tej reformy sądownictwa. Ja mam nadzieję, że to, co zadeklarował dzisiaj prezydent Andrzej Duda, stanie się rzeczywiście faktem i w najbliższym czasie, co zresztą zadeklarował, pojawią się propozycje gruntownej reformy sądownictwa, tak, żebyśmy tej sprawiedliwości w sądach mogli szukać.
szukać i żebyśmy mieli pewność, że właśnie ci najsłabsi zostaną obronieni i będą mogli w sądach znaleźć tą sprawiedliwość. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Mówił politolog Marcin Krzyżanowski. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że prezydent podpisze ustawę o ustroju sądów powszechnych, trzecią uchwaloną przez parlament w ostatnich tygodniach, dotyczącą zmian w wymiarze sprawiedliwości. Tymczasem Komisja Europejska oświadczyła dziś, że w środę przedstawi stanowisko na temat reformy polskiego sądownictwa. Rodziny, które chcą nadal otrzymywać pieniądze z programu Rodzina 500+, muszą ponownie złożyć wniosek od 1 sierpnia. Wówczas wypłata świadczeń będzie realizowana w październiku, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska powiedziała dziś, że najważniejsze zasady programu pozostają bez zmian. Świadczenie wyniesie 500 zł, a kryterium dochodowe obowiązuje na pierwsze dziecko. Wnioski o Rodzina 500+ można składać osobiście w gminie lub przez internet. Ministerstwo współpracuje też ze służbami wojewodów, które realizują kampanie informacyjne rządowego programu. Samorządy czeka intensywny czas przyjmowania wniosków o świadczenia dla rodzin, powiedziała szefowa resortu Elżbieta Rafalska. Od 1 sierpnia to jest termin na składanie wniosków o świadczenie wychowawcze, ale również o zasiłki rodzinne i zasiłki z funduszu alimentacyjnego, jeżeli ta sama rodzina z tych wszystkich form korzysta. Jeżeli złożymy wniosek do 30 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października. A więc nie będziemy mieli przerwy w wypłacaniu tego świadczenia. 1 października to jest nowy okres zasiłkowy. Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu, to wypłata nastąpi nie później niż 30 listopada z wyrównaniem za październik i listopad. Ponad 3 982 000 dzieci korzysta z programu Rodzina 500+. Świadczenie obejmuje prawie 58% wszystkich dzieci do 18 roku życia. Statystyki za drugi kwartał tego roku nie rzucą na kolana, ale w następnych kwartałach polska gospodarka przyspieszy, podaje jeden z dzienników. Ekonomiści PKO BP szacują, że w drugim kwartale dynamika PKB naszego kraju obniżyła się do 3,8% rok do roku wobec 4% w pierwszym. Według ich opinii ma jednak przyspieszyć w kolejnych miesiącach. Podobnego zdania jest ekonomista i europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Przede wszystkim rosną inwestycje i to inwestycje zarówno publiczne, jak i prywatne. W związku z tym także korzystnie kształtuje się kurs złotego dla eksporterów, więc te dwa dodatkowe czynniki oprócz konsumpcji, która jest na wysokim poziomie już od ostatniego kwartału poprzedniego roku. Jeszcze te dwa kolejne czynniki, takie właśnie jak wzrost inwestycji i wreszcie wzrost eksportu, będą, jak sądzę, ciągnęły polski PKB i sądzę, że rok 2017 ma szansę skończyć się 4% wzrostem produktu krajowego brutto. Mniejszy wzrost gospodarczy jest spowodowany m.in. odmiennym niż przed rokiem układem kalendarza. Liczbę dni roboczych w drugim kwartale w porównaniu z ubiegłym rokiem uszczupliły święta wielkanocne. Dokładne informacje na temat wzrostu gospodarczego w drugim kwartale tego roku Główny Urząd Statystyczny poda dopiero w połowie sierpnia. Niemcy chcą wpisania 4 kolejnych obywateli Rosji i rosyjskie firmy na unijną czarną listę w związku z turbinami gazowymi Siemensa dostarczonymi na Krym. Firma twierdzi, że ma dowody na to, iż 4 turbiny, które dostarczył w celu realizacji projektu w południowej Rosji, zostały nielegalnie przeniesione na Półwysep. W związku z tym przedstawiciele Siemensa zapowiedzieli, że rezygnują z udziałów w rosyjskim przedsiębiorstwie Interautomatika i kończą umowę licencyjną. Na czarną listę mogliby zostać wpisani przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Energetyki i rosyjska firma, która przeniosła turbinę. Od aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku Unia Europejska zabrania swoim firmom prowadzenia interesów z firmami znajdującymi się na Półwyspie. To były wiadomości w Radiu Maryja.
Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych będzie minister obrony narodowej pan Antoni Macierewicz, a rozmawiać będziemy o militarnym bezpieczeństwie Polski. Początek rozmów w Radiu Maryja i telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Szanowni Państwo, jak słyszymy w zwiastunie ojca Piotra Detlafa, 2 września w pierwszą sobotę dziękczynienie w rodzinie tuż przy sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu przy tak zwanym Porcie Drzewnym rozpoczynamy o godzinie 11. Wtedy też pierwszą sobotę września po mszy świętej o godzinie 12 odsłonimy piękną tablicę upamiętniającą niewiasty internowane w stanie wojennym w Gołdapi. Zapraszamy. Ale uwaga, już w pierwszy czwartek 7 września kolejna pielgrzymka rodziny Radia Maria do świętego Józefa w Kaliszu i modlitwa o dobre, święte, szczęśliwe nasze rodziny, małżeństwa. Modlitwa o poszanowanie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizujmy się już. Apostołowie, podobni do ewangelicznego siewcy, święty Józef czeka, by proszącym udzielić potrzebnych łask. Nie stój z boku, nie obserwuj, ba, nie kibicuj nawet, ale włącz się i przybądź do świętego Józefa. On czeka na każdego, na ciebie i na mnie. I udzieli nam wielu łask, każdej rodzinie, każdemu z nas i naszej ojczyźnie. Módlmy się, zwłaszcza teraz, za naszą ojczyznę. Przechodzimy do takiego bardzo trudnego pytania, właściwie jakie są zależności między tą polityką, która tak się wiąże, tak się stawia na ulicy, a tym, co się dzieje w Polsce, prawda? To jest najbardziej skomplikowane pytanie. I to jest bardzo trudne, dlaczego stało się, co stało się w Polsce? W tej chwili właśnie było tak, że zarobiło na Polsce, że w Polsce, wszystkie się jeszcze razem, które współpracowały w Polsce. I to nie jest oficjalnie, tylko zmiany wspólnoty. Zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Korzystamy z tomu trzeciego i wydania skróconego. Będziemy teraz omawiali modlitwę popołudniową. Dzisiaj poniedziałek, 24 lipca, wspomnienie świętej Kingi Dziewicy, patronki diecezji tarnowskiej. Hymn na stronie 550 w tej przedwieczornej godzinie. Psalmodia to strona jest 930-932, wydanie skrócone. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz krawękowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą, za światło naszym umysłom, a ręce uczyć pewnie. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowiecznych. Bądź pochwalony Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej, Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Amen. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie. Twoje napomnienia, Panie, są przeciwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznania Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czyni zmiłujący Twe imię. Umocnij moje kroki Twoim słowem, niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Zrozumiesz ludzkiego ucisku, a będę szczekł Twoich postanowień. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Zrozumiałeś swoją z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie. Jeden jest prawodawca i sędzia, sądź bliźniego. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu, sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę ze strachu? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z rąk występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach, cała ziemia w posadach się chwieje. Rzekłem, jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta. Powstań Boże i dokonaj sądu nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i prezydenta, tu pojawia się bardzo wiele Także przewodniczącą KRS Dariuszem Zakrzystowskim. No i mówiąc o tych ustawach, prawda, o tym budżecie, pytam się, czy doszło do spotkania na przykład z ministrem sprawiedliwości, panem Zbigniewem Ziobro. No też druga sprawa też bardzo taka, powiedziałbym, no, trzeba zapytać, dlaczego skoro wcześniej pan prezydent tutaj poprawki swoje, prawda, no, przekazał, które chciał, żeby były w tych ustawach, poprawki zostały włączone, włożone, zawarte, przegłosowane. No i dzisiaj słyszymy takie zdania, że pan prezydent jest zwolennikiem reformy mądrej i chce poprawić te ustawy w ramach swojej inicjatywy ustawodawczej. Przecież poprawki zostały zawarte, poprawki zostały zapisane. Więc te pytania pojawiają się bardzo mocno. Nie tylko myślę tutaj mi osobiście, też dziennikarskiemu z różnych stron, ale także Polakom, bo przecież pamiętamy kampanię przedwyborczą, pamiętamy te zapewnienia, że również ten zakres sądownictwa będzie miał być reformowany. Więc jak pan na to patrzy, tak troszeczkę myślę, obserwujemy ze zdziwieniem, ze spokojem też, no ale te wydarzenia dzisiaj się nam tak objawiły. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. To rzeczywiście twoja miłość, myślę, nie otrzymała trochę takiego trenu, prawda, czy paliwa, żeby właśnie w tym kierunku tej ulicy, a także i za granicę, jak to mówi przecież lider pozycji Schetyna, rozwiązywać, szukać pomocy. Czy to nie było
było to tlenienie tej grupy niestety no, głośnej. No jest tutaj niepokój duży, widać, że zaskoczenie też spore w obozie pisowskim. Czyli jak rozumiem, tam toczy się obradzana rada, toczą się rozmowy, negocjacje w tym zakresie. Jeśli bierzemy pod uwagę Nowogrodzką, opozycja totalna mówi o swoim sukcesie i jak gdyby będzie starała się na kanwie tego toczynić. Po drugie, będzie się starała rozjątrzać konflikt personalny. A pamiętajmy, że największe zagrożenie dla władzy prawicy w Polsce idzie z zewnętrznych środowisk. Nawet te protesty, może teraz trochę mniejsze i na pewno precyzyjnie, logistycznie przez firmy PR-owskie zarządzane, nawet te protesty, one nie są aż tak groźne. Jak zewnętrzny podział. Pamiętajmy, że jeśli ambicje zakrólują w tej materii, no to będziemy mieć do czynienia z czymś, co może pogrążyć rządy prawicy. Miejmy nadzieję, że tutaj jedno zwycięży zdrowy rozsądek, zwycięży chęć naprawy Rzeczpospolitej, a nie da się mówić o pełnej naprawie Rzeczpospolitej bez naprawy władzy sądowniczej. No oczywiście, to wiemy, no wiadomo, że jedna z tych ustaw, oczywiście ona może być tak najmniej ważna, ale ważna o sądach powszechnych, będzie podpisana, dwie otrzymają weto, będą na nowo tutaj uzupełniane, tylko że mówię, mam niedosyt, bo panie profesorze, wiemy, że na razie opozycja totalna nie jest aż tak zjednoczona, ale to wszystko ją będzie wzmacniało tego typu, no dla nich to jest, tak trzeba powiedzieć, no to jest sukces, prawda, w jakimś sensie, że te tupanie, ta filozofia sztucznej trawy, te tweetowania, to wszystko, to jak się mówi, że tam były wytyczne, też podobne jak na Majdanie Ukraińskim, ten komitet otwartego dialogu i tak dalej, jakoś dla nich w tym momencie przyniosły ten owoc i no to zdanie mnie trochę martwi, nie ma u nas tradycji, tak mówił pan prezydent, by prokurator generalny mógł w jakiś sposób ingerować w pracę Sądu Najwyższego. No dobrze, ale nie słyszałem o tym spotkaniu, prawda, bo gdyby było to spotkanie pana ministra, to byśmy byli, porozmawiali 2,5 godziny, 3 godziny, no i potem, a tu nie ma spotkania z takim człowiekiem bardzo ważnym, który stoi niejako po stronie tutaj no, rządowej inicjatywy. Natomiast jest spotkanie z panią tą, chociażby mówię, z Sądu Najwyższego Gersdorf, czy dzisiaj z pan Zawistowski, także szef. Troszeczkę nie ma tej równowagi, bym powiedział, prawda, nawet nie równowagi, ale takiego, no, jak to się mówi, zasada wysłuchania obydwu stron, bo to, były, to są pewne tej strony w tej sprawie. No to jest właśnie niepokojące, bo to by świadczyło o tym, że nie ma dialogu takiego najpierw. Nazwijmy to wspólnego obozu pisowskiego, no bo przecież pan prezydent był kandydatem PiSu na prezydenta, oczywiście teraz jest bezpartyjny, to jest natura rzeczy tego urzędu, natomiast jeśli bierzemy pod uwagę wejście w taki pogłębiony dialog, to on pierwotnie powinien istnieć między prezydentem a obozem rządzącym. Natomiast jeśli jego nie ma, no to rzeczywiście no, wyborcy mogą poczuć się zaniepokojeni, ale to w ogóle obywatele Rzeczpospolitej, bo pamiętajmy, że tutaj musi wygrać ten czynnik chęci naprawy państwa, naprawy ustroju, naprawy sądownictwa nad ambicjami prywatnymi, nad politycznymi, zwłaszcza jeśli one nie zejdą na plan drugi, no to będziemy mieć do czynienia z czymś, co bardzo łatwo opozycję może rozegrać, czyli konflikt wewnętrzny. Pamiętajmy, że zwykle te przegrane prawicy, one polegały na tych białych ambicjach, na kanwie których wzrastała ta konfliktowość, wzrastały różne animozje i w perspektywie, no, przypomnę, kiedyś był taki czas, kiedy w ogóle prawicy nie było w tej. Trzeba patrzeć, co powstaje, tylko trzeba walczyć o sprawiedliwość, o prawdę, a nie tam, co powstaje. Książki będzie pisać, co powstaje i zapisuje, co powstaje, to nie powstaje. Trzeba o sprawiedliwość walczyć. Ja ciągle, też wydaje się nie tylko ja, ale jest oczekiwanie, apel do tego, ażeby nie zaniechać tej kwestii, bo zaniechać reformy sądownictwa, a jestem przekonany, że totalna opozycja zrobi wszystko, żeby na kanwie dla dzisiejszego weta wykorzystać to i zaniechać reformy lub zrobić ją pozorowaną na zasadzie jakichś tam kosmetycznych zmian, które w istocie zmienić wiele, żeby nic nie zmienić. To będzie na pewno ta intencja, bo
Za tym stoją pewne przeszłości, różne jeszcze zagadnione relacje personalne. Ja przypomnę, jak mocno jednak władza sądownicza angażowała się w polityczne prezesa Rzepińskiego, który wręcz kurował na salonach i deklaracje pewne polityczne składał, ale również przecież pani prezes Sądu Najwyższego nie była, nie pozostawała w tyle, czy też przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Więc generalnie to są rzeczy bardzo znane, bardzo bolesne i w tym względzie, jeśli się dalej przełożymy nie tylko na te ich deklaracje polityczne, czy jakąś grę polityczną, bo wręcz tak to wyglądało, to dodatkowo mamy dnia z czymś, nazwijmy relacje obywatela do państwa. One się zapośredniczają w tysiącu różnych kwestiach przez władzę sądowniczą. Jeśli władzy sądowniczej się nie uzdrowi, to nigdy nie zbliżymy tych obywateli zniechęconych do tego państwa, którzy nie chodzą głosować, którzy się jak gdyby dystansują, którzy uważają, że to nie jest moje państwo. Nigdy nie zbliżymy na tyle blisko, żeby powiedzieć, że jest dobrze. Oczywiście, takie zdanie na koniec. Chodzi naprawdę o Polskę, panie profesorze. To nie jest już mecz, prawda, towarzyski, czy nie wiem, grupowy między Prawem i Sprawiedliwością, czy Prawicą Zjednoczoną, a opozycją totalną. I gdzie potrzeba arbitra, który mówi, która drużyna zwycięża. Tylko tu chodzi o to, żeby zwyciężyła sława państwa i obywateli, prawda? A dla życia państwowego, obywatelskiego, sprawność sądu, sprawiedliwość, wymiaru sprawiedliwości jest bardzo ważna. Tutaj są rzeczy bardzo poważne, tylko mówię, czy to nie do takiej siły nie rozuchwali dalej tych, którzy będą myśleli w ten sposób, że właśnie tu panie, właśnie ulicą możemy tutaj wytupać, będziemy sobie teraz dalej mogli jeszcze w tym, gdyby się sprawdzał ten scenariusz, że komuś nie podoba się ten sojusz mentalny, nie tylko dwóch państw, Węgier i Polski. Ktoś, kto jest bardzo bogaty, ktoś, kto potrafi, to wszystko przecież kosztuje, panie profesorze. Billboardy nagle się pojawiły, wielkie ilości, prawda, sceny, nagłośnienie tych scen, koszulki, naklejki, świeczki z jednej, że tak powiem, parafii. Ta obstrukcja to po prostu wykracza nie tylko poza ramy, legislacji zdrowej w Sejmie, ale to wykracza poza ramy wszelkiej możliwej kultury. Tutaj ta brutalność była niewiarygodna, więc rzeczywiście przed tym nie powinno się ustępować. To absolutnie w żadnej mierze nie powinien być argumentem temu, ażeby zmieniać coś, jeśli podejmuje się inicjatywy słuszne. No jesteśmy w momencie pewnego takiego kryzysu. Z kryzysu wyjść można i coś zbudować lepszego, a może kryzys doprowadzić do rozkładu. No, tego sobie nie życzę. By tak nie było, obserwujemy to z obawą, ale bardzo ostrożnie, ale i dokładnie, myślę, to trzeba wszystko obserwować, wciągać wnioski, no i się informować. Panie profesorze, dziękuję za omówienie tak na gorąco tej sprawy ważnej. Dzisiaj miała miejsce. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego, szczęść Boże. No, dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Dziękujemy za rozmowę. Tak, to niech pani da godzinę, to przygotuje. Dobrze, dobrze.
rysuje swoich kolejny temat. 24 dzień lipca to także dzień, w którym obchodzony jest, mówiąc tak pięknie ogólnie, ale to jest to dzień, szczególnie dzień Policji Polskiej, dzień policjanta. To organizacja została utworzona w Polsce na mocy ustawy z dnia właśnie 24 lipca 1919 roku, ustawa o Policji Państwowej, która dokonała unifikacji wcześniej istniejących formacji policyjnych powołanych dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. To było wcześniej, 5 grudnia 1918 roku. Wiadomo, państwo się odrodziło na nowo. Trzeba było służb, które pilnowały bezpieczeństwa i ładu, a potem także już dekret powoływał tutaj policję państwową. I dzisiaj mamy też już nazwa policja, także policja państwowa. Był czas, kiedy była milicja, to były czasy zniewolenia PRL-u. Natomiast kilka takich refleksji, myślę, ciekawych dzisiaj by nam było na rękę usłyszeć. Naszym gościem jest pan minister Jarosław Zieliński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam serdecznie, panie ministrze. Witam serdecznie, szczęść Boże. Wiem, że ta formacja mundurowa, no właśnie, wiem, że ta formacja mundurowa, tak mówiąc ogólnie, jest pod pana tutaj skrzydłami się mieści. Tak chciałbym zapytać, panie ministrze, czy dzisiaj w XXI wieku w Polsce i w Europie jest być łatwo policjantem? Jaki to jest zawód, jaki to jest formacja? No, nie jest łatwo być policjantem, bo jest bardzo dużo różnych zagrożeń, ale jest to bardzo zaszczytna rola i bardzo ważny zawód, a właściwie misja. Mówimy, że policja jest służbą, a służba to jest misja, bo to nie jest zwykły zawód wykonywany od godziny do godziny Y, tylko to jest stanie na straży bezpieczeństwa obywateli i państwa. Dzisiaj rzeczywiście obchodzimy 98. rocznicę utworzenia w 1919 roku Polskiej Policji Państwowej po uzyskaniu niepodległości. Potem mieliśmy ten okres kilkudziesięcioletniej przerwy w okresie komunizmu, kiedy te tradycje nie były kontynuowane, ale teraz właśnie w wolnej, niepodległej Polsce wracamy z całą mocą do tych dobrych doświadczeń, do dobrej tradycji, do doświadczeń polskiej policji państwowej. A przypomnijmy, że polscy policjanci nie tylko wykonywali w okresie międzywojennym i wykonują teraz dobrze swoją rolę szczególnego bezpieczeństwa, ale kiedy przyszedł czas grupy dla naszej ojczyzny, to podejmowali walkę i ponosili ofiary, ginęli w walce z sowieckim, niemieckim okupantem, ginęli w obozach kaźni na wschodzie, w Katyniu, w innych miejscach masowych mordów. Także zasłużyli też i w tym wymiarze obrony ojczyzny na uznanie, na hołd. Dzisiaj polska policja strzeże bezpieczeństwa w sposób skuteczny. Kiedy spotykamy się w związku ze świętem policji, możemy z całym przekonaniem powiedzieć, że polska policja ma wiele powodów do tego, żeby obchodzić to swoje święto z podniesionym czołem. Może być dumna ze swoich osiągnięć, bo Polska jest krajem bezpiecznym. W Polsce żyje się bezpiecznie w odróżnieniu od innych krajów, które nas otaczają, które leżą niedaleko od nas. W Europie Zachodniej nie jest bezpiecznie, a do niej się porównujemy. Nie przecież na wschód wyglądamy tylko na zachód. Tam właśnie niestety nie jest bezpiecznie. Tam popełniono błędy, które mszczą się w tej chwili na państwach i społeczeństwach. A w Polsce z badań to wynika, 89%, prawie 90% Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie, że jest bezpiecznie. A 95% Polaków uważa, że jest bezpiecznie w miejscu zamieszkania, w miejscu tym najbliższym otoczeniu. To są bardzo budujące dane, wskaźniki, ale oczywiście trzeba na to codziennie pracować. Polska policja na to pracuje. Pracuje w tym wymiarze takim panoramicznym, wielkich wydarzeń. Przypomnijmy, zabezpieczyła wraz z innymi służbami w sposób doskonały Światowe Dni Młodzieży rok temu, szczyt NATO. A w tym roku choćby wizytę prezydenta USA w Polsce, szczyt przywódców państw Trójmorza, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czy choćby 41. sesję, to też było wielkie wydarzenie UNESCO, która tą sesję odbywała się niedawno. Ale także w wymiarze tym codziennym mamy od półtora roku notowany spadek liczby przestępstw we wszystkich kategoriach, zarówno w tych kategoriach groźnej przestępczości zorganizowanej, międzynarodowej, narkotykowej, ekonomicznej,
gospodarczej, jak i w kategoriach tych 7 przestępstw, które są najbardziej dotkliwe dla obywateli na co dzień. Jest mniej przestępstw, a zwiększa się wykrywalność. To dobry znak. A więc po prostu to świadczy o skuteczności działań policji. Wejdę jeszcze w słowo takie dwa pytania. Jedno to może takie, może to jest ono retoryczne i od razu odpowiedzi w sensie, no nie ma pytać, no ale tak patrząc na ostatnie nawet dni tego, co działo się na ulicach niektórych miast, widzieliśmy te takie parkany metalowe, jak nam gdzieś tam nam, no, po meczu, no i tam no, leżące osoby, leżący, że tak powiem, rodacy, pukający tymi butami i stojący cierpliwie tutaj policjanci, gdzieś tam były kwiaty powkładane. I co jest trudniejsze, na przykład taka codzienna, że tak powiem, misja na tej ulicy, powiedzmy, która jest podburzana, czy na przykład tropienie morderców, przestępców, gdzie widać, że jest, prawda, no jest zbrodnia i musi być kara. To pewnie chyba tamta praca jest może bardziej niebezpieczna, ale mniej tak chyba wewnętrznie drażniące. Nie wiem, co pan minister na to. Trudno porównywać. Żadne z tych zadań nie jest łatwe. Każdy jest trudny i każdy jest niebezpieczny. Każdy wymaga wysokiego, wielkiego profesjonalizmu. Jeżeli mówimy o ściganiu przestępców, to rzeczywiście to jest centralne biuro śledcze policji, policja w tym swoim działaniu kryminalnym ma duże sukcesy. O tym czasem słychać w mediach, chociaż nie na tyle dużo, na ile powinno się o tym mówić. Potrafi rozbijać policja gangi narkotykowe, międzynarodowe, potrafi usuwać ekonomiczne podstawy nielegalne, nielegalnie gromadzone do dalszej działalności przestępczej. Są te sukcesy, ale gdybyśmy chcieli odwołać się do tych ostatnich wydarzeń, to tych związanych ze światem polityki, bo o tym mówimy, kiedy dotykamy kwestii protestów, to zauważmy, że polska policja od półtora roku, czyli od tego czasu, kiedy przejęliśmy odpowiedzialność za państwo jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, radzi sobie bardzo dobrze z wszystkimi takimi czasem bardzo nabrzmiałymi pod kątem emocjonalnym zgromadzeniami. Często są to zgromadzenia, które występują przeciwko drugim, innym legalnym zgromadzeniom, często są nielegalne, tak jak choćby podczas ostatnich miesięcy smoleńskich. Jest dużo agresji, opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna, to w ogóle jest bardzo niebezpieczne, bardzo groźne dla państwa. A to się wcześniej nie zdarzało, wzywa do łamania prawa, do takiego organizowania demonstracji, żeby przepisy nie były przestrzegane, wzywa do nieposłuszeństwa obywatelskiego, do nieprzestrzegania przepisów, które obowiązują. Policja, mimo to wszystko, mimo tych wielkich emocji, często bardzo niedobrych emocji, wobec Polski emocji zwykle jest za dużo, zdecydowanie je wywołuje, zwłaszcza ostatnio, bardzo mocno, jak zwykle opozycja, ale właśnie policja sobie świetnie z tym wszystkim radzi. Zauważyć, że nawet niektórzy mówią, że policja reaguje za łagodnie. Nie, policja reaguje w sposób skuteczny, a dobiera metody i środki, i siły, adekwatnie do zagrożeń, do sytuacji. Ci, którzy walą w te bariery, ci, którzy próbowali barierki przeskakiwać, ci, którzy próbowali rzucać się pod samochody wyjeżdżające tutaj, narażając też siebie na niebezpieczeństwo, postępują bardzo niemądrze, postępują bardzo nieodpowiedzialnie, ale policja ze spokojem, ale i stanowczością reagowała na tego typu akty łamania przepisów prawa, ale reagowała skutecznie. Mówią nasi przeciwnicy dzisiaj, że zarzucają, że policji jest za dużo podczas tego typu zgromadzeń. Policji jest tyle, ile trzeba, żeby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, zarówno tym, przeciwko którym zmierzone są te akty agresji, jak i samym tym demonstrantom, którzy tych aktów agresji dopuszczają, bo przecież o ich bezpieczeństwo także chodzi. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby policja nie zareagowała na to, że niektórzy rzucali się na ulicę, kładli się na ulicę, na jezdnię pod samochody. Policja je, te osoby nabierała, wprowadzała w miejsce bezpieczne. Gdyby tego nie robiła, oni sami siebie by narażali na niebezpieczeństwo. Wracam do głównej myśli. Naprawdę, polska policja zasługuje na wielki szacunek, szerzy bezpieczeństwa, stoi na straży przestrzegania prawa, a że zdarzają się czasem jakieś incydenty, które wymagają reakcji, także dyscyplinarnej, to tak jest, ale u nas tu się tą formację, bo to naprawdę są przypadki na szczęście jednostkowe, przy czym jest, musimy eliminować, musimy ciągle wracać do
mówimy na każdym kroku, że podkreślamy to bardzo mocno i korzystam z okazji, że rozmawiamy i nas słucha wielu ludzi, to chcę jeszcze raz powiedzieć, że bardzo ważna jest sprawa etosu policyjnej służby. Każdy policjant składa ślubowanie, a w rocie ślubowanie jest wszystko, jest wierność narodowi, jest ślubowanie, że będzie strzegł każdy z funkcjonariuszy bezpieczeństwa państwa i obywateli nawet narażeniem życia, że będzie wierny konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej i że będzie sam, wykonując swoje obowiązki, pilnie przestrzegał prawa. Tam wszystko jest. To chodzi o to, żeby każdy z funkcjonariuszy pilnował sam siebie i tego, żeby ten etos był w każdym momencie służby i poza służbą realizowany. Na przełożeniu oczywiście, bo to też tego pilnować. Bo tu jest to napięcie między garniturem a mundurem. Chociaż takiego teraz nie widać, ale nieraz może gdzieś tam się rodzi w sercach policjanta, że my mamy, prawda, służbę, mundur, regulamin, a tu, prawda, no, minister ma garnitur i ma pieczątkę, ale tak nie jest, bo to byłoby nie, widać. Nie jest tak, ojcze redaktorze, tak nie jest. Naprawdę kadra dowódcza w polskiej policji jest odpowiedzialna. Wymieniliśmy znaczną część tej kadry. Też opozycja nam to narzucała, ale właśnie daliśmy szansę na kierowanie strukturami policji oficerom, którzy są odpowiedzialni, którzy są dobrze przygotowani, którzy chcą służyć Polsce, którzy czują, wiedzą, że ich misja jest służbą ludziom, ale służbą także najjaśniejszej Rzeczypospolitej, że to nie jest taka od sobie praca tylko wykonywana, jak powiedziałem, od godziny do godziny, że można różnie, można się też nie przykładać. Nie, oni to jest naprawdę. No, rozumiem. Te role jako coś takiego bardziej obecnego i osobistego na razie. Dzięki temu mamy sukces. Jestem przy okazji wszystkim, którzy kierują polską policję, właśnie w różnych szczeblach i wszystkim funkcjonariuszom oraz sotrynikom cywilnym, ale zwłaszcza policjantom i policjantom serca bardzo podziękować. No właśnie, dzisiaj z okazji, więc też pozdrawiamy rodziny policjantów i rodziców też, bo teraz martwią się o tych młodszych, może o swoich dzieci.